Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do oglądania i korzystania z naszych filmów, które powstały w ramach projektu Akademia Mistrzów. Z pomocą kamery zajrzeliśmy do miejsc cennych dla dziedzictwa kulturowego Pomorza. Poznajecie dzieła sztuki, cenne obiekty pozostające w zbiorach muzealnych, dostępne w miejscach publicznych, a także ze zbiorów prywatnych. Niech ten kontakt z mistrzami zachęci Was do twórczości własnej, przykładowe scenariusze do warsztatów inspirowanych filmami znajdziecie Państwo na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz projekt w czasie jego powstawania, ekspertom, edukatorom, twórcom filmów, a także naszym partnerom. Dziękujemy Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za udzielone wsparcie finansowe w ramach Kultura Dostępna. To dzięki Wam, drodzy odbiorcy, my także możemy wrastać, nabywając podczas realizacji projektu nowych umiejętności. Serdecznie dziękujemy. Nazywam się Ryszard Kopitkę. Jestem przewodnikiem po Trójmieście, a z wykształcenia etnologiem, historykiem sztuki. Jesteśmy w Gdańsku i stąd zabierzemy Was w podróż po regionie, po województwie pomorskim, by pokazać niezwykłą rzeźbę, malarstwo oraz ceramikę. Tematem filmu jest ceramika. Poznamy różnorodne wykorzystywanie elementów wypalanych. Kolorowe płytki zdobiły wnętrza gdańskich domów oraz ratusza staromiejskiego. Kafle zdobiły piece, czyli elementy, które ogrzewały pomieszczenia, chociażby dworu Artusa. Ale ceramika to również przedmioty użytku codziennego. Jakie powstają i jak wygląda cały proces ich wypalania, zobaczymy w Chmielnie u rodziny Neclów. We wnętrzu ratusza staromiejskiego oglądamy ocalone elementy pochodzące z kamienic przy ulicy Długiej. Są to dekoracje rzeźbione, malowane, wykonane w kamieniu lub z ceramiki. Zobaczymy dzisiaj płytki ceramiczne zdobiące ściany. Warto zaznaczyć, że dzisiaj zamiennie używamy słowo kafel bądź kafelki na elementy, które zdobią okładziny ścian czy podłóg naszych domów. Natomiast słownik języka polskiego definiuje słowo kafel jako element pieców, które ogrzewały bądź ogrzewają wnętrza naszych mieszkań. Czym w takim razie są płytki, które widzimy w ratuszu, opowie nam pracownica Nadbałtyckiego Centrum Kultury Agnieszka Drygiel. Elementy dekoracyjne, które możemy dzisiaj oglądać w ratuszu staromiejskim, pochodzą z Niderlandów i nazywamy je delftami, od nazwy miasta Delft, z którego się wywodzą. Jaką funkcję pełniły ceramiczne płytki? Początkowo w Niderlandach ich funkcja była wyłącznie praktyczna. Na samym początku wykładano flizami jedynie wąski pasek tuż przy samej podłodze, by ochronić ścianę przed zniszczeniami i możliwymi uszkodzeniami podczas zamiatania lub zmywania podłogi. Zupełnie inaczej sprawa miała się natomiast w Europie, gdzie flizy złożone z delftów pełniły funkcję dekoracyjną. To ciekawe, a skąd ta zmiana? Ta zmiana przyszła wraz ze zmianą kolorystyki. Początkowo wielobarwne przedstawienia na płytkach były coraz bardziej wypierane przez dekorację utrzymaną jedynie w dwóch kolorach. Kobaltowym, czyli bardzo intensywnym, ciemnym niebieskim
i białym. Zmiana ta jest związana z panującą ówcześnie modą na wyroby dalekowschodnie, między innymi utrzymaną w odcieniu kobaltu i bieli, chińską porcelaną. Skąd zatem wzięły się w Gdańsku? Statki pełne polskiego zboża, krów czy koni płynęły do Niderlandów, a wracały przywożąc towary zbytkowe, tkaniny, wyroby rzemieślnicze, między innymi również ceramiczne, które bardzo dobrze służyły jako dociążenie statków, balast. I w ten sposób flizy, ale również dachówki i cegły pojawiały się w Gdańsku. A dlaczego oglądamy je w ratuszu staromiejskim? Bardzo modne wówczas niderlandzkie delfty pełniły przede wszystkim funkcję reprezentacyjną. Dlatego pojawiały się głównie w sieniach i pomieszczeniach, do których zapraszano gości, by móc chwalić się swoim bogactwem. Przedstawienia, które widzimy dzisiaj w ratuszu staromiejskim, pochodzą najprawdopodobniej z trzech różnych budynków, ponieważ widzimy tutaj trzy różne warsztaty. Z Amsterdamu, z Utrechtu i z Harlingen. Co możemy zobaczyć na tych płytkach? Na delftach możemy zobaczyć przede wszystkim sceny z życia codziennego. Pejzaże, sceny pasterskie, dużo zwierząt, przede wszystkim ptactwa, ale również bardzo przypominające w formie ślimaki owce. Zaciekawiasz ślimakami i owcami. Dlaczego? To bardzo częste pytanie, które pojawia się wśród odwiedzających ratusz staromiejski. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, dlaczego wszyscy pasterze tutaj wypasają ślimaki. Otóż okazuje się, że to schematyczne przedstawienie to ni mniej, ni więcej tylko wizerunek owcy, bardzo uproszczony i malowany na szybko. Ile płytek zobaczymy w ratuszowym holu? Możemy zobaczyć tutaj 1453 pojedyncze delfty, a także około 100 zachowanych częściowo. Bardzo dziękuję Ci za ciekawe historie. Tych, których interesują inne, bardzo podobne płytki ceramiczne, odsyłam chociażby do ratusza głównego miasta, do tak zwanej Sieni Gdańskiej tuż przy dworze Artusa na Długim Targu, a także do domu opatów peplińskich na Starym Mieście, gdzie mieści się dzisiaj Instytut Historii Sztuki. Jesteśmy we wnętrzu dworu Artusa. To siedziba bractw rycerskich i zamożnych mieszczan. Przed budynkiem organizowano turnieje rycerskie i gonitwy na wzór legendy o królu Arturze, jego okrągłym stole i 12 rycerzach. We wnętrzu spędzano zaś czas przy muzyce i rozrywce wśród sztuki. Ściany zdobione były licznymi obrazami, rzeźbami, ceramiką oraz modelami okrętów i zbrojami. O tym, czy piec pełnił swoją rolę, opowie nam kierowniczka dworu Artusa, pani Izabela Jastrzębska-Olkowska. Dzień dobry. Piec swoją rolę pełnił na początku, bo powstał w połowie XVI wieku. Mówi się o tym, że powstał mniej więcej w rok 1545-1546. I pełnił tą rolę mniej więcej do końca XVII wieku, bo wiemy na pewno, że w 1690 roku piec został przeniesiony. Jak został przeniesiony, w zasadzie utracił tą swoją funkcję grzewczą. Jaką w takim razie funkcję miał jeszcze piec? Piec w zasadzie, oprócz tej praktycznej części, czyli grzewczej, miał przede wszystkim tą funkcję ideologiczną. Co to znaczy? Że gdańszczanie bardzo pragnęli wyróżnić się, podkreślić swoją elitarność, czyli to, że są wybrani w jakiś sposób, tak? Są wyróżniający się. W związku z tym również chcieli zaznaczyć, że bardzo wcześnie wybrali reformację, wybrali protestantyzm i wolności religijne. Jakie postaci możemy zobaczyć na kaflach Wielkiego Pieca? Z obozu katolickiego takich osób mamy 5. Dwie pary,
To będzie Karol V Habsburg z żoną Izabelą Portugalską oraz Ferdynand I Habsburg z żoną Anną Jagiellonką. No i dla nas jeszcze jest taką ważną postacią nasz krajan, Ludwik II Jagiellończyk, ale był to król Czech i Węgier. Z drugiego obozu, tego obozu reformatorskiego, obozu protestanckiego, mamy takich osób w zasadzie, można powiedzieć, że trzy, chociaż jest ich oczywiście trochę więcej. Ale najważniejsze są trzy, czyli dwóch założycieli Związku Szmalkalckiego i tego, który, jakby można powiedzieć, propagował reformację w Europie. Mamy Jana Fryderyka Wspaniałomyślnego oraz Filipa Cheskiego Wielkodusznego, a także jedną panią, czyli księżniczkę Bergu, Kliwi i Juliaku, czyli Sybillę. To powiedzmy jeszcze, ile mierzy metrów wysokości i w zasadzie ile kafli możemy tutaj zobaczyć? Piec mierzy prawie 11 metrów, dokładnie 10 metrów i 62 centymetry. U podstawy zaś jest szeroki na 2 metry i 29 centymetrów. Jest jego sporo. Między innymi właśnie dlatego w XVIII wieku został nazwany królem wszystkich pieców. Kafli mamy zaś 525 sztuk. Czy znamy nazwisko, może nazwiska autorów pieca czy kafli? Autorem całego pieca jest Georg Stelzner. Co to znaczy? On był mistrzem garncarskim, którym kierował całymi pracami i on nadzorował cały proces i twórczy, i całą pracę już taką wykonawczą. Warto też dodać, że kafle z Wielkiego Pieca były inspiracją dla powojennych twórców odbudowy miasta. Podobne nawiązanie zobaczymy również na kamienicy przy ulicy Długiej 85. A ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Jesteśmy w Chmielnie, na Kaszubach. Tu w 1897 roku Franciszek Necel założył pracownię garncarską. To 10. pokolenie, które zajmuje się tworzeniem ceramiki. Rozmawiamy dziś z panem Rafałem Neclem Elasem, który zajmuje się wyrobami z gliny. Proszę powiedzieć, jak wygląda zatem proces tworzenia takich wyrobów z gliny? No, proces jest bardzo długi, jeżeli uwzględnimy w tym jeszcze samo przygotowanie. Przerabianie gliny polega na jej mechanicznym przetarciu przez takie specjalne młyny, gdzie twarde grudki, bryły są rozkruszane, twarda glina z miękką jest mieszana. My dodatkowo jeszcze dodajemy wodę, żeby ją uplastycznić. No i przez tą maszynę glinę przepuszczamy trzykrotnie, za każdym razem zmniejszając rozstaw tych walców, tak żeby na końcu uzyskać plasterki grubości prawie że jak papier, kartka papieru. Wtedy mamy pewność, że tam nie ma żadnych suchych, twardych elementów. Później przegniatamy ją ręcznie jak ciasto, dzielimy na porcje, no i wtedy wchodzi już praca ręczna formowania na kole garncarskim. Suszenie naczynia, no to też troszeczkę czasu zajmuje i zależy to od wielkości konkretnego przedmiotu i zamyka się mniej więcej w tygodniu w przypadku najmniejszych przedmiotów. No i czas ten wydłuża się w miarę wzrostu wielkości naczynia i trwa to do miesiąca albo i jeszcze dłużej. No jeżeli mamy takie naczynie już wysuszone, możemy je ozdobić, namalować wzorki, wypalić, pokryć szkliwem, ponownie wypalić
i po drugim wypaleniu uzyskujemy już naczynie, efekt ostateczny naczynia gotowego. Jakie najczęściej wzory zdobienia pojawiają się na Waszych pracach? Nasze naczynia są zdobione stałym zestawem wzorów. Mamy ich 7. Rozpoznawalne jako wyroby, wzory ceramiki neclowskiej, ponieważ są to wymyślone w przeszłości właśnie przez naszych przodków i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jakich kolorów najczęściej używacie? No, podstawowy kolor to jest kolor naturalny gliny, taki kolor pierwotny, powiedzmy, nazwijmy go brązowym, ceglastym. Dodatkowo, jeżeli chodzi o barwy tła, to też od wielu pokoleń były nanoszone kolory zmieniające ten kolor naturalny. I w przypadku naszych wyrobów to jest kolor biały czy kremowy, zielony i niebieski. Jakie przedmioty najczęściej wytwarzacie? Naczynia dekoracyjno-użytkowe, gdzie tu największym powodzeniem cieszą się wśród turystów kubki. No, kubków nie jesteśmy w stanie się naprodukować takiej ilości, która by zaspokoiła potrzeby. No, ale oprócz samych kubków są to różnej wielkości dzbanuszki, świeczniki, kieliszki na jajeczka. Jaka jest dzienna produkcja? Ciężko na ten temat odpowiedzieć, ponieważ to jest uzależnione od rodzaju naczynia, które mamy w planie w danym dniu wykonywać. Są elementy, które powstają w ciągu kilkudziesięciu sekund, jakieś proste naczynia, no ale też są naczynia, które wymagają już kilku minut modelowania na kole garncarskim. Bardzo dziękuję w takim razie za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, no i zapraszamy gości na nas.